W poprzednim filmiku zaczęliśmy sobie rozmawiać o soczewce wypukłej, symetrycznej, takiej, która ma po jednej stronie ognisko w odległości f od tutaj od środka i po drugiej stronie drugie ognisko dokładnie w tej samej odległości. Starałam się narysować. A teraz powiemy sobie dokładnie, jak wyglądają i gdzie znajdują się obrazy obiektów umieszczanych w różnej odległości od soczewki. Bardzo podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku zwierciadła parabolicznego. Zacznijmy. Najpierw naszą soczewkę narysujemy w taki sposób bardzo schematyczny, jak to się zwykle rysuje. O, w taki sposób. Często w książkach, w podręcznikach możesz albo w szkole zobaczyć właśnie takie schematyczne przedstawienie soczewki wypukłej. Strzałeczki tutaj są w tę stronę. Pamiętasz, przed chwilą mieliśmy tutaj takie dwie obłe powierzchnie. Teraz ja je starłam i mamy taki schematyczny rysunek. Jeszcze sobie ogniska narysujemy troszeczkę dalej. Tutaj się znajduje ognisko jedno, tutaj się znajduje ognisko drugie. I dorysujemy jeszcze punkty odległe od soczewki o długość ogniskową pomnożoną przez 2. W przypadku zwierciadła parabolicznego ten punkt właśnie odległy o 2f od, tu sobie przedłużamy, o 2f od środka zwierciadła nazwaliśmy środkiem krzywizny. W przypadku takiej soczewki wypukłej żaden z tych dwóch punktów nie jest środkiem krzywizny żadnej z tych powierzchni, dlatego porzućmy tą nazwę i powiedzmy, że jest to po prostu punkt odległy o 2f od środka. I zbadajmy teraz pierwszy przypadek, kiedy obiekt jest odległy o więcej niż 2f od środka soczewki, albo inaczej mówiąc o więcej niż f od ogniska. Jak zapewne pamiętasz, taki obiekt, właściwie wszystkie obiekty, które widzimy, emitują światło rozproszone we wszystkich kierunkach, ale my, żeby dowiedzieć się, jaki obraz powstaje przy przejściu tego światła wyemitowanego od naszego obiektu przez soczewkę, zbadamy tylko dwa promienie, takie charakterystyczne, co do których dokładnie wiemy, jak one będą biegły. No i punkt przecięcia się tych promieni będzie nam mówił o tym, gdzie znajduje się obraz. I pierwszy z tych dwóch promieni jest to promień równoległy do osi symetrii soczewki. Staram się to narysować jak najdokładniej. Pomijam tutaj to, że tutaj mamy szkło, że ten promień jakoś się załamuje, potem załamuje się znowu, bo zgodnie z tym, co mam nadzieję pamiętasz, mówiliśmy w poprzednim filmiku, ważne jest tak naprawdę tylko to, że taki promień, który tutaj biegł jako równoległy, po wyjściu z obszaru szkła, po wyjściu z wnętrza soczewki z powrotem do powietrza, trafi tutaj po drugiej stronie ognisko. Pobiegnie tak, pierwszy promień. Natomiast drugi promień, który zbadamy, biegnie w stronę ogniska soczewki, tutaj po tej stronie, dobiega do soczewki i tutaj dalej biegnie już jako równoległy. W tym punkcie te promienie się przecinają i w tym miejscu znajduje się obraz tutaj czubka strzałki. Gdybyśmy taką samą analizę wykonali dla któregoś z punktów tutaj wewnątrz strzałki, gdybyśmy się przekonali, że jego obraz będzie gdzieś tutaj, czyli jeśli strzałka jest tutaj prostopadła do osi symetrii naszej soczewki, to podobnie jej obraz również będzie prostopadły. Tutaj się on znajduje. I jakie są cechy tego obrazu? Po pierwsze, jest on rzeczywisty, ponieważ promienie wychodzące tutaj z tego punktu, z obiektu, faktycznie, fizycznie docierają tutaj do tego punktu i w nim się krzyżują i biegną dalej. Oprócz tego jest to obraz odwrócony. Widzimy, tu strzałka pokazuje do góry, a jej obraz pokazuje do dołu. Oraz jest to obraz pomniejszony. Może się wydawać, że może po prostu nam tak wyszło na rysunku, ale nie. W którymś z kolejnych filmików już niedługo wyprowadzimy sobie wzory na związek wysokości obiektu oglądanego przez soczewkę i powstającego obrazu oraz związek między odległością obiektu od soczewki i jego obrazu od soczewki i wtedy przekonasz się, że rzeczywiście w tym przypadku obraz jest pomniejszony, a ponadto, że jeśli obiekt się znajdował dalej niż dwukrotna długość ogniskowa od soczewki, to obraz będzie się znajdował pomiędzy ogniskiem a punktem położonym 2 razy dalej niż ognisko. Tak jak tutaj nam wyszło. Teraz obiekt znajduje się dokładnie tutaj, w odległości dwóch długości ogniskowych od soczewki. Co tu się dzieje? Więc tak, weźmy pierwszy promień równoległy do osi symetrii. On biegnie tak, przechodzi przez ognisko, a następnie biegnie dalej. A drugi promień biegnie przez ognisko, trafia do soczewki, przechodzi przez nią, przez materiał soczewki, przez szkło i dalej biegnie jako równoległy. Starałam się bardzo tutaj to narysować dobrze, gdyż chodziło mi o to, żeby ten obraz wyszedł tej samej wysokości, co obiekt. No, troszeczkę mi wyszedł dłuższy, ale w rzeczywistości, tak gdybym to narysowała dokładnie linie równoległe, to byłaby wysokość ta sama i oprócz tego znajduje się on dokładnie tak samo też w odległości dwóch długości ogniskowych od soczewki. No,
tutaj trochę widać, dlaczego tak jest, ponieważ ten odcinek i ten jest tej samej długości, bo tutaj mamy dwa odcinki równoległe. Oprócz tego tutaj mamy odległość F oraz tutaj mamy odległość F, więc te dwa trójkąty są przystające, czyli te odcinki są do siebie równoległe i oprócz tego te są do siebie równoległe, bo ten jest równoległy do osi symetrii i ten jest równoległy do osi symetrii. Więc tutaj mamy równoległy obok, a stąd jeśli tutaj jest odległość 2F, to i tutaj musi być odległość 2F, dlatego obraz jest odległy o 2F. A oprócz tego jest tej samej wysokości, bo teraz już wiemy, że tutaj jest F i tutaj jest F, odległość, a tutaj jest ten sam kąt co tu, dlatego również ten odcinek jest równy temu odcinkowi. Oczywiście obraz jest rzeczywisty, ponieważ znowu promienie fizycznie docierają tutaj do tego punktu, przecinają się w nim i następnie rozbiegają się dalej. Znowu odwrócony, tu pokazuje w górę, a tu pokazuje w dół strzałka. Niepowiększony, ale nie pomniejszony. Wysokość równa wysokości obiektu. Czyli już dwa przykłady mamy za sobą. Zobaczmy teraz trzeci. Trzecim nasz obiekt będzie stał o tutaj, pomiędzy tym punktem odległym o 2F, a punktem odległym o 1F. Tak, zacznijmy od promienia równoległego do osi symetrii. Tak, załamuje się on, biegnie przez ognisko i leci dalej. A drugi promień biegnie przez ognisko, potem do soczewki i tutaj leci dalej i się przecina z tym. O, obraz powstaje tutaj. Jak widzisz, znowu jest on rzeczywisty i odwrócony. Jest powiększony. Znowu może się wydawać, że tak tylko wygląda z rysunku, że jest on powiększony i położony dalej niż odległość 2F od środka soczewki, ale to sobie udowodnimy. A ponadto zauważ tutaj jeszcze, że ten przypadek, a jeszcze napiszę obraz powiększony, ten przypadek to jest dokładnie odwrócenie tego przypadku, o którym mówiliśmy najpierw. Kolejny przypadek, który rozpatrzymy, jest dosyć nietypowy, okazuje się. Mianowicie postawmy sobie nasz obiekt dokładnie w ognisku. Co tu się dzieje wtedy? Więc tak, jeden promień wychodzi tutaj jako równoległy do osi symetrii i po załamaniu się trafia w ognisko, biegnie tak. A drugi, ponieważ nie mamy możliwości tutaj wziąć takiego, który by trafiał w ognisko, to musimy wziąć inny. Mianowicie okazuje się, że promień, który przechodzi tutaj dokładnie przez środek soczewki, nie załamuje się, tylko biegnie dokładnie dalej, tak jak biegł. No i co? I takie promienie okazuje się, że są równoległe. Zauważ, może troszeczkę tutaj brzydko mi się narysowało, ale długość tego odcinka i tego jest taka sama. Tutaj mamy F i tutaj mamy F, więc te dwa trójkąty są przystające, czyli ten kąt jest równy temu kątowi, czyli te dwa promienie są równoległe, chociaż mi się trochę brzydko to narysowało i nie widać tego być może. W każdym razie, ponieważ te promienie są równoległe, to obraz nie powstanie. Jeśli ktoś tutaj jest czyjeś oko, ktoś tutaj patrzy, no to jego mózg nie zinterpretuje tych dwóch promieni jako wychodzących z jednego punktu. Patrząc przez taką soczewkę na obiekt umiejscowiony dokładnie w ognisku takiej soczewki, nic nie zobaczymy. Czyli mamy brak obrazu. Być może pamiętasz, że dokładnie tak samo było ze zwierciadłem parabolicznym. A teraz już ostatni przypadek sobie zbadamy. Mianowicie postawimy sobie nasz obiekt, o tutaj, bliżej soczewki niż znajduje się ognisko. I co wtedy się stanie? Więc tak, jeden promień mamy równoległy do osi symetrii. On biegnie standardowo przez ognisko. A drugi promień, który weźmiemy, to będzie taki biegnący pod takim kątem, jakby wychodził z ogniska. Taki promień, kiedy tutaj dotrze do soczewki, następnie załamie się w taki sposób, że będzie biegł dalej jako równoległy do osi symetrii. Jak widzimy, te promienie się w ogóle nie przecinają. Obraz rzeczywisty nie powstaje, ale przecinają się ich przedłużenia. A jak mam nadzieję pamiętasz, coś takiego jest interpretowane przez nasz mózg. Jeśli sobie postawimy tutaj nasze oko, tak, obserwujemy, to jeśli takie promienie, tak rozchodzące się, będą wpadały do naszego oka, to nasz mózg je zinterpretuje jako wychodzące z punktu będącego przecięciem przedłużeń takich promieni i stworzy nam wrażenie, że obraz znajduje się, tutaj przypadkiem mi wyszło, przypadkiem on trafił w ognisko, nie sugeruj się w tym w żaden sposób. W każdym razie nasz mózg stworzy nam wrażenie, że obraz znajduje się właśnie tutaj, na przecięciu tych przedłużeń, tych promieni. I jaki będzie to obraz? No będzie się on znajdował, po pierwsze będzie on pozorny, po drugie nieodwrócony, pokazuje do góry tak samo jak obiekt i będzie powiększony. Tutaj oczywiście znowu to wszystko będziemy sobie udowadniać. Może nie w następnym filmiku, ale tak gdzieś tak za dwa
za dwa filmiki. Ten obraz jest powiększony, no i że znajduje się dalej niż od soczewki, niż oryginalny obiekt. No ale wszystko tak geometrycznie, dokładnie sobie udowodnimy już niedługo, ale mam nadzieję, że to, co tutaj sobie powiedzieliśmy, jakoś cię do tego wyprowadzenia przygotowało. Radzę ci te konstrukcje, te obrazki, może chociaż jeden czy dwa z nich powtórzyć na kartce, narysować. No, myślę, że jest to nawet całkiem fajna zabawa. Nie jest to aż takie nudne i głupie i zdecydowanie nie polecam ci zapamiętywania tych regułek, że w tym przypadku obraz będzie, nie wiem, pozorny, rzeczywisty, odwrócony, nieodwrócony, powiększony, pomniejszony, ponieważ jest to bardzo takie logiczne i spójne i wystarczy tylko pamiętać, że należy z obiektu wypuścić dwa promienie, równoległy i trafiający w ognisko, albo trafiający tutaj w ten punkt, ten środek soczewki. Wówczas promień nie będzie się załamywał.